Problem przeciążonego centrum w mieście Osiek już wkrótce ma odejść w niepamięć. Do tej pory jednak mieszkańcy mieli sporo powodów do narzekań. Skarżyli się na uciążliwość, zwłaszcza transportu ciężkiego, bo spory ruch tirów po tym terenie się odbywał. W kierunku Ukrainy, czy w kierunku Lublina, czy w kierunku Krakowa. Sytuacja ma ulec zmianie dzięki wybudowaniu obwodnicy miasta. W tym tygodniu odbyła się uroczysta inauguracja inwestycji, podczas której marszałek województwa wspominał o znaczeniu trwających robót dla całego regionu świętokrzyskiego. Cieszę się, że wraz z postępami projektu mostów po łańcu, bo te projekty należy łączyć, to połączenie województwa świętokrzyskiego z Podkarpaciem właśnie tym korytarzem tutaj przez Osiek będzie miało miejsce. Budowa pierwszej z trzech planowanych obwodnic Osieka ma także duże znaczenie dla całego powiatu staszowskiego. Poprzez wybudowanie tej obwodnicy powstaną miejsca również na nowe inwestycje przemysłowe, zwłaszcza że takie już powstają na terenie Połańca, ale również i tutaj są zaplanowane wzdłuż tej obwodnicy. Nowo wybudowana droga spowoduje usprawnienie tranzytu, połączenie tras wojewódzkich, ale także odciążenie odcinka drogi Połaniec-Staszów i ruchu przez miasto Osiek. Odciąży mieszkańców, zwłaszcza ulicy 11 listopada, Rynku i ulicy Połanieckiej i Wolskiej. Obwodnica będzie kierowała tranzyt w kierunku Połańca na prawie ukończony już most na Wiśle. Ma mieć 1300 metrów długości i 8 szerokości. W ramach inwestycji powstaną dwa ronda, jedno na drodze 765 przed Osiekiem, gdzie będzie znajdował się wjazd na obwodnicę, drugie przy skrzyżowaniu z drogą krajową 79. A droga będzie miała szerokość 8 metrów, będzie tutaj też, będą dwie zatoki autobusowe, będą chodniki, będzie ścieżka rowerowa. Budowa obwodnicy to drugi etap całej inwestycji, jaką jest rozbudowa drogi Staszów-Osiek. Kilkanaście kilometrów pierwszego etapu ma być oddane do użytku pod koniec czerwca. Zakończenie drugiego etapu, czyli obwodnicy wraz z rondami, ma nastąpić w październiku bieżącego roku. Nie przewidujemy żadnych większych problemów związanych z tą inwestycją. Jest to w takim dosyć dobrym miejscu z racji tego, że nie ma tu ciągów komunikacyjnych. Nie przewidujemy problemów, raczej będziemy starali się robić wszystko, żeby inwestycja została zgodnie z planem zrealizowana. Cała inwestycja, czyli dwa etapy budowy, to około 40 milionów złotych, z czego 85% kosztów to pieniądze unijne z programu operacyjnego Polska Wschodnia.